Witajcie na kanale rockday.pl. Dzisiaj pokazuję coś takiego, co kupiłem do użytku własnego. Diadario Pro Winder. No, właściwie to nic nie jest takiego, nic tu jest nadzwyczajnego. Po prostu urządzenie do... otworzę sobie tylko to, tylko żeby nie szczegółowo patrzeć teraz. Urządzenie do kilku rzeczy bardzo niezbędnych każdemu gitarzyście. Ja zawsze miałem problem, tak, problem miałem zawsze z korbką. Zawsze to było jakieś coś takiego, że po prostu, jeszcze tego nie używałem oczywiście, teraz otworzyłem, że tutaj się wykręcały ten element obracający się, po prostu się zawsze mi wykręcał i po prostu w końcu wypadał. Tutaj widzę, że jest skręcony śrubą, myślę, że będzie się sprawować dobrze. Taka dość gruba ta nakładka na klucze, prawda? Bo co nakładamy na klucze, sobie kręcimy. Myślę, że nawet będzie można jakoś wykorzystać. Może samo to, może jakoś to użyjemy, zobaczymy. Plastik jest bardzo solidny. Taki, no chyba widać, że jest taki, nie widać. Solidny plastik. Co tutaj jeszcze jest? Tutaj jeszcze jest obcinaczka do strun. Zawsze miałem problem z tymi obcęgami i obcinaczką do strun. Tu widzę, że jest taki system, że on po prostu się zaciska i to wchodzi dalej, więc musi to strunę porządnie uciąć, bo na przykład takie zwykłe cążki do strun do obcinania, to one się wyszczerbiają w konkretnych miejscach i później coraz gorzej działają. Tutaj widzę, że po prostu to jest taki jakby sekator. O, widać, że on się zaciska. No nie? Jak teraz jeszcze zrobię tak, o. On się bardzo solidnie zaciska, znaczy solidnie, całkiem całe światło tutaj zasłania, więc musi urwać struny fajnie. No i jeszcze tutaj druga, znaczy trzecia rzecz, to jest jeszcze do wyciągania tych pinów z gitary akustycznej. Wiecie, te takie białe dingsy, które tutaj na tym ostatnim, nie ma, ma akurat akustycznej, ale do wyciągania tych elementów. No to też jest bardzo dość takie właśnie żmudne, bo nie zawsze one chcą wyjść. Czasem trzeba wsadzić rękę do środka. Można nawet sobie przebić palec czasem. W każdym razie, no dobra, Diadario USA made, więc zobaczymy, czy się będzie to spisywało. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.